Dziś opowiem wam o niezłym horrorze religijnym. Horrorze, po którym nie jeden z was może zostać ateistą, o filmie, w którym Siuk Grant rozwala system naprawdę i w przenośni zapraszam do recenzji heretica. Dwie nastoletnie Mormonki, pukając od drzwi do drzwi, trafiają do domu Rida. Starszego uśmiechniętego mężczyzny, który jest zainteresowany teologicznymi rozmowami. W miarę jak Reed wymienia z dziewczynami poglądy na temat religii i wiary, sytuacja robi się coraz bardziej napięta. W pewnym momencie mężczyzna stawia bohaterkom ultimatum. Heretic to nowy horror od studia A24. Myślę, że spokojnie można go nazwać horrorem teologicznym, gdy siostra Barnst. W tej roli Sophia Thatcher znana z niszowego filmu science fiction Prospect oraz remake'u Bogimena i siostra Paxton, w tej roli Chloe East znana z Wilka ze Snow Hollow, trafiają do domostwa pana Reed'a, w tej roli Hugh Grant, rozpoczynają długie rozmowy na tematy teologiczne o istotę wiary, religii, bogów. Bohaterki to typowe nastolatki, które mają swoje zainteresowania, problemy, po prostu życie. Scena otwierająca pokazuje, jak rozmawiają o prezerwatywach, płynnie przechodząc do porno. To nie są religijne fanatyczki, a zwykłe dziewczyny, wypchnięte jedynie przez rodzinę do roli, do jakiej żadne dziecko nigdy nie powinno być wepchnięte. Reed to ateista, ale z tych inteligentnych. Zamiast mówić, że Jezus czy Allah są do dupy, zadaje odpowiednie pytania, aby to rozmówca sam doszedł do takich wniosków. Masa tu przykładów, jak perfidne są religie, znane każdemu ateiście, który takich rozmów przeprowadził setki w życiu, więc takowi nie znajdą tu nic nowego. Wiecie, Fakt, że przed Jezusem istniało paręnaście bóstw urodzonych 25 grudnia z dziewicy, którzy czynili cuda, zostali ukrzyżowani, a po wszystkim zmartwychwstali. Ale rozmowa Rida z dziewczynami to nie tylko takie encyklopedyczne banały, bo młode mormonki nie mogą same w domu przebywać z mężczyzną, musi im towarzyszyć jakaś kobieta. I tu pojawia się żona Rida, której przez długi czas nie widzimy na ekranie. W pewnym momencie gospodarz pyta się dziewczyn: czy wierzycie, że moja żona istnieje? Jest to doskonałe porównanie do wiary, której z wąskich bądź wręcz nieistniejących przesłanek powstają całe religie? Reed przypomina mnie trochę z czasu, gdy jeszcze wpuszczano mnie na lekcje religii, ale po serii niewygodnych pytań dostałem wilczy bilet. Cieszę się, że dialog pomiędzy Ridem a dziewczynami w części wierzących widzów może zasiać ziarno wątpliwości, bo wiara filmowych sióstr zostaje wystawiona na próbę. I to nie tylko ze względu na religijne dysputy. Jednak po 40 minutach zacząłem się niecierpliwić, że mogliby już skończyć gadać, choć zagrane i nakręcone jest to pierwszorzędnie i przejść do konkretów, czyli do horroru. Ten w końcu nadchodzi i magia gdzieś pryska, robi się banalnie i wtórnie. Horror się pojawia, ale niewiele się różni od generycznych hollywoodzkich straszydeł z piwnicy. Choć rzecz jasna niesie ze sobą jakieś przesłanie, jak to u studia A24 bywa. Niewiele tu jednak napięcia. Fabuła niby przyspiesza, a jednak zaczyna nużyć. Po wciągającej, świetnie zrealizowanej części pierwszej dostajemy miałką i nijaką konkluzję. Tak, jakby scenarzystom zabrakło pomysłów, jak od rozmów teoretycznych o religii przejść do praktyki. Od razu przypomniał mi się zeszłoroczny horror Nefarius, który był w bardzo podobnym klimacie. Tylko tam twórcy byli konsekwentni w konstrukcji filmu i nie potrzeba było tanich straszydeł, aby trzymał w napięciu. Natomiast nakręcony heretyk jest pierwszoligowo. A odpowiedzialni są za niego twórcy Domu Strachów czy Akcyjniaka 65, czyli filmów co najwyżej, powiedzmy, średnich. Zdjęcia robią tu robotę i mimo przegadanej fabuły powodują, że nie czuć specjalnego znużenia. Kamera niby wszystko rejestruje spokojnie, ale robi to różnymi obiektywami, pod różnymi kątami z różnej perspektywy, co wprowadza całkiem sporo dynamizmu. Kolorystyka w środku Wielkiego Domostwa jest ciepła i miła dla oka, w przeciwieństwie do szalejącej na zewnątrz jesiennej burzy. Domostwo wprost zaprasza, żeby się rozsiąść na kanapie, wyjąć z pieta ciasto jagodowe i pogadać, który bóg jest większy. Zaś aktorstwo trójki bohaterów jest świetne, choć cały show kradnie tu Hugh Grant, który jest wręcz obłędny. Jego mimika, tiki, maniera, uśmiech. Samymi tymi elementami gry aktorskiej zręcznie buduje swoją postać. Szkoda, że gdy wchodzi część horrorowa, film rozbija się o banałej klisze. Bo dialogi są tu świetnie rozpisane, a postacie ciekawie nakreślone i wiarygodne. Reed, mimo że to on jest tu postacią negatywną, diaboliczną wręcz, to ma absolutną rację co do istoty religii. I niech nikt mi teraz nie wyjeżdża z tekstem wytrychem, o muzułmanach by tak nie powiedział, bo dostaje się każdej religii porówno. Religia ma tylko jedną rzecz na celu. Rządzić ludźmi. Niestety, część horrorowa nie zagrała, i przez to film przejdzie bez większego echa, i wkrótce nikt o nim nie będzie pamiętał. Jednak polecam wybrać się do kina, czy później obejrzeć na jakimś wodę, bo to produkcja, która daje do myślenia a to już coś w dzisiejszych czasach. Ode mnie film dostaje 6 na 10. Pozwólcie, że wrócę jeszcze do samego znaczenia słowa heretyk. Heretyk to osoba głosząca herezję, czyli poglądy sprzeczne z główną, obowiązującą w danej religii doktryną. Co to oznacza w praktyce? Jeśli jesteście praktykującymi katolikami, ale nie zgadzacie się z jakimś elementem wiary ustanowionym przez Kościół, jak na przykład seks tylko dla prokreacji czy spowiedź przed jakimś obcym facetem, to gratuluję, jesteś heretykiem! To pierwszy krok do porzucenia zabobonów i postawieniu się w centrum wszechświata. Tak trzymać. Zapraszam teraz do komentarzy. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej recenzji horrorów. Daj kciuka w górę, jeśli ta recenzja ci się podobała, a teraz zapraszam do materiału o wizji piekła w popularnych filmach grozy. Do zobaczenia.